Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Ghost of Tsushima, gdzie tym razem porozmawiamy z panią Yuriko. Przepraszam, to przez ten zimny wiatr. Yuriko, źle wyglądasz. Nonsens. Pojedźmy do Akashimy, wyleczą cię. Musimy odwiedzić szczególne miejsce. Gdzie? Niedaleko. Potem obiecuję, zajmiemy się moim zdrowiem. Dobrze. Ale jak poczujesz się gorzej, jedziemy do Akashimy. Oczywiście, panie. Zawsze poważny. Gdzie to wyjątkowe miejsce? Zobaczysz. Nie powiesz mi? Nie muszę. Czyżbyśmy wracali do domu? Cmentarz ojca? Czy znów wspomnienia z dzieciństwa? Prowadź. Zobaczymy, czy nadążysz. Ostrożnie, Yuriko. To jak tam zdrówko, Yuriko, tak? Też nie wiem, czy ten small talk akurat był na miejscu, ale no... Tak zawsze pytają na live'ie. I nie tylko, w życiu również. No bo tak to, co możemy Yuriko to pytać. Wiesz, gdzie jesteśmy? Tu gdzieś jest onsen, prawda? Czyli jak się domyślam, jednak to nie kierunek do mnie. Przyjrzymy się bliżej? O nie, Yuriko. To nie jest dobry pomysł. To jest bardzo zły pomysł. Czy tu nie jest pięknie? O tak. Ale czemu tutaj? Jesteś zły? To chyba nic złego, że tu jesteśmy. Nie rozumiem. Och, trudno patrzeć, jak ciąży ci smutek. Pani Sakai, no i ten malec. Yuriko, w porządku? To nic. Kręci mi się w głowie. Kiedy coś jadłaś? Wczoraj chyba. Zostań, poszukam czegoś. Dzieckiem nie jestem. Proszę, Yuriko, odpocznij chwilę. No dobrze, skoro tak ładnie prosisz. Za chwilę wrócę. Może jest tu zwierzyna. Żebyśmy z rozpędu czasem nie podnieśli żadnych z tych kwiatów, które nam Yuriko proponowała w poprzednich odcinkach. Zresztą... Otóż to. Po ludzika widzę, że na bogato podchodzimy do tematu, ale dobrze. Moglibyśmy już pieczonego od razu to gdzieś odszukać. Zaniosę to Yuriko. Musi coś zjeść. Na wszelki wypadek dwa, bo tak naprawdę to nie wiem. Jak łasa jest pani Yuriko. Tym bardziej, że od wczoraj nic w ustach nie miała. O ile oczywiście nas nie oszukała. I wciąż Yuriko! Ją... Yuriko! Jej koń zniknął! Możemy tu znaleźć. Dlaczego mnie to nie dziwi? Ale w takim razie... Pytanie...
Odjechała. Czy zrobiła to z pełną świadomością? Czy jednak coś tak... Te wspomnienia zbyt bardzo na nią podziałały. A można było już odnieść wcześniej wrażenie, jakby gdzieś... Niekoniecznie demony, ale duchy przeszłości do niej wracały i... Tył, zioła, jechała tędy. I żyła tym. Tak by... Chodź, Yuriko. Musi być blisko. Pan Sakai znów powrócił. Mam nadzieję też, że te zioła, które dla nas przygotowała, nie miały żadnego wpływu na to. Co się stało? Albo z racji, że nie jest już dzieckiem, sama poszła zapolować na dziczka. Yuriko, w porządku? Tak. Ja tylko... zgubiłam się. Dokąd jechałaś? Widziałam matkę. Machała, ale szła dalej. Musiałam ją złapać. Wracamy do domu. Nie. Moja matka... Muszę złożyć ofiarę. Nie musisz. Muszę. Tyle razy robiłam, jak prosiłeś. Chodź ze mną. Muszę złożyć hołd matce. Dobrze. Tylko się nie przemęczaj. Dziękuję. Moja matka zabierała mnie na długie spacery po wzgórzach. Uczyła mnie o roślinach. Może dlatego ją ujrzałaś? Gdzie jesteśmy? Mam nadzieję, że ma swoją linę z hakiem, bo coś czuję, że droga niestety nie będzie na miejsce taka prosta. Choć chyba się myliłem. Jak widać, czasem zdarza się najlepszym. Cmentarz. Moja rodzina tu jest. Kazumaso, ta noc, w którą przyniosłeś małego Gina, był taki słaby. Po czasie spędzonym w lesie straciliśmy już panią Sakai. Kazumaso, słuchasz? Oczywiście. Dałam mu do wypicia lekarstwo mojej matki. Siedzieliśmy przy nim całą noc. Mocno mnie trzymałeś.
pamiętasz? Tak, pamiętam. W tę noc tak bardzo się bałam. Było mi żal małego Dzina. Ale byłam taka szczęśliwa. Czy jestem przez to złą osobą? Nie. Potem wydobrzał. Nauczyłeś mnie jazdy. Wtedy odwiedziliśmy onsen. Słońce było czerwone i duże. To był... To było co? Najlepszy dzień mego życia. Jest ciemno, Kazumaso. Powiedz, co widzisz. Zamek Kaneda. Szkoda, że bywasz tam tak często. Dlaczego tak mówisz? Masz tak wielką odpowiedzialność. Doceniam wspólnie spędzony czas, ale zawsze chcę więcej. To świątynia w Kusi. Widać jej pagodę. W każdy nowy rok modlę się tu za ciebie i małego Dzina i moją rodzinę. Dzin ma szczęście, że tak się o niego troszczysz. Widzę drogę wiodącą do Yarikawy. Pamiętam wojnę. Tragedia dla wszystkich klanów. Powiedz mi, co widzisz. Yuriko. Odpocznij, Yuriko. Potrzebna nam siła jest wokół nas. Potężni w końcu upadną, stając się tylko pyłem na wietrze. I tak zakończyła się historia Yuriko, która dała nam kolejny talizman na zatrucie wrogów. Jakby tak podkręcić kilka razy po 15%. Słomiany kapelusz łucznika. O proszę, jak to wygląda? Chyba pozostaniemy przy rogach. No dobrze, ale w takim razie mamy jeszcze trochę czasu dla siebie. Jest wiele miejsc, które warto będzie tu odwiedzić. Ale byłbym za czymś takim pobocznym. O, ostatnia prośba. Jakby było mało Mongołów i bandytów, grupa zmontowanych Roninów ze słomianych kapeluszy zrobiła się zbyt pewna siebie. Doszły mnie słuchy. Więc zobaczymy. Jesteśmy tutaj dzisiaj w wielu takich misjach związanych z ostatnimi prośbami, więc z rozpędu możemy prosto z wioski Omi wyruszyć tutaj. Myślę, że grzechem byłoby zaczynać wątek jakiejś innej postaci w momencie, gdy to, jak pożegnaliśmy się z Yuriko, było dość istotne. No walczmy! Mamy okazję przetestować naszą maksymalną prowokację. Amche!
która kończy się w ten sposób. To kwestia wyćwiczonego nadgarstka. Co więcej, nasza zbroja, jak widać, potrafi wywołać strach wśród wroga i wtedy nawet ten nie chce z nami walczyć. Oj, coś pięknego z tą prowokacją. Co prawda wyprowadzenie jej już na tym etapie jest może nie tyle, że niezwykle trudne, ale no nie jest proste. Myślę, że zdecydowanie tak możemy do tego podejść. Jedziemy. Zobaczymy. Na mongolskim paliwku. Czyżby coś się działo niedobrego w okolicy? O tak, znowu. Ja widzę, że coraz trudniej jest się tutaj przemieszczać. O! Tym bardziej, że zjawiła się tu nowa grupa przeciwników z tą strasznie przerażającą wybuchową bronią. Uj. Tak mówiłem, ta prowokacja nie jest już taka prosta. Ale właśnie przypomnieli mi o jednej rzeczy. Że warto by było, może nawet teraz tak dziwnie w trakcie walki, ale rozwinąć nasze postawy i rozdać punkty. Między innymi potrójne skrytobójstwo chodzi już od dłuższego czasu, więc... Szybko i precyzyjnie. Zabiję trzech naraz. Zyskam przewagę. A do tego możemy dorzucić trochę tornada i przetestować je dosłownie za chwilę. No, świetnie, tylko jeszcze... Jakby to wyprowadzenie tornada nie trwało tyle, to coś byśmy mogli z tym zrobić, ale... No powiem wam, że chyba nie działa tak powinno, czy tak było opisywane. To jest najlepsze tornado. Przećwiczmy jeszcze raz. No teoretycznie. No dziwna sprawa. Ale cóż. Przepraszam, że tyle to trwało. Ćwiczyliśmy. Panie Sakai, więc jeszcze żyjesz. Dokładnie. Wbrew przeciwnościom. Wracaj do domu. Idź. Zaczekaj. Musisz wiedzieć. Wróg ma obóz w starym forcie twojego ojca. Spłonął w czasie buntu Yarikawy. Mury są kruche. Nie ochronią ich. Bardzo dobrze. W starym fordzie ojca? Dobrze. Czas gdzieś poszukać tej fieścinki. Albo Mustanga. Na swój sposób przerażający ten las o tej porze. Cóż tu dzieje się niedobrego? Chyba wszędzie są... Nie mordują tych ludzi. Słomione kapelusze. Ktoś tam jest. Poddaj się! Pokonaj Roninów. Okej. Ale mieliśmy wejście. Postawa kamienia. Dobrze. Pokaż. Wolę jednak uniki. Pięknie przeszył go. Czy możemy dwóch jednokrotnie? Nie do końca. No panowie, ale chyba ktoś tu bez hełmu przyszedł na zabawę. Co może się dla nich źle skończyć? No pokaż. Kurczę, powiem wam, że ten podwójny atak z ich strony. Tak. Potrójny atak wręcz. Wymaga od nas dużo większego opanowania przy robieniu uników. To jest ten problem, że każdy przeciwnik ma dosłownie inny czas wyprowadzenia ciosu i bardzo łatwo
stracić rozeznanie. Z kim, kiedy, co powinniśmy zastosować. Dlatego dużo łatwiej się paruje te ciosy. A to co? A to my. Niż ich unika. No kolego, to nie jest najlepszy czas na dwójeczkę. O! Wołaj kumpli. Dziwna sprawa, ale nikogo nie widać. O! Dobrze. Kto to zrobił? Jest blisko. Z kim rozmawiasz lepiej, powiedz. Cóż to mamy? Mongolskie artefakty. O tak. Halo? Tutaj. Oszczędzaj siły. Panie, pomocy. Dlaczego zaatakowali? Nie wiem. Zmusili ludzi do pójścia z nimi. Zabrali mojego męża. Ode. Wiesz, dokąd poszli? Mówili coś. O wąwozie na północy. Proszę, ocal Odę. Pewnie chodzi o wymarły jar, siedlisko przemytników i handlarzy ludźmi. Co ciekawe, wcale nie jest tam tak blisko. Więc weźmy wszystko, co mogłoby się nam przydać. I ruszajmy w drogę. W okolicy, gdzie jeszcze niedawno widzieliśmy się z panią Yuriko. Przy okazji możemy pokusić się jeszcze o Haiku. Ostatnio przemijanie, dziś odrodzenie. No proszę, jak to się ładnie łączy. Coś spogląda wstecz. Przygoda czeka. Liści, szum i wiatr. Złota zbroja i czerwień. Schronienie przed złym światem. Siądź pod złotymi liśćmi. Pozbądź się strachu. Oczyść się z bólu. Odzyskaj siebie. Liści, szum i wiatr. Złota zbroja i czerwień. Odzyskaj siebie. No, po takim wieczorze poezji, to tak trochę jakby poranek nam tu zawitał. Jesteśmy chyba gotowi rozprawić się z tą nową ekipą. Zastanawia mnie trochę, czy słomiane kapelusze i Mongołowie to jedyni przeciwnicy, których powinniśmy się tu aktualnie obawiać. Czy może spotkać nas jednak coś jeszcze strasznego? Wróg, którego zupełnie się nie spodziewamy. Cześć, Lisko. Wrócimy jeszcze do ciebie. Już niedaleko. Który z was jest najlepszy? Pytanie, ile razy będą markować? Uaaa!
Szybkie te pioruny. Ale jednocześnie, jak udana prowokacja, dużo nam może dać. Proszę, zostaw mnie. Cóż możemy zrobić z tak przestraszonym przeciwnikiem? Przestraszyć go jeszcze bardziej. No dobrze, panie, panowie. To było niesamowite. Spoko. A ty to kto? O, tu więcej takich katarynek mają. Zabrano cię z gospody? Nie, mój panie. Przyszli tędy, ale kierowali się na wschód. Wiesz dokąd? Wspominali coś o klifach przy rzece. Znam to miejsce. Weźcie zapasy i uciekajcie. Czyli jak rozumiem, szykuje nam się jeszcze jedno spotkanie na prowokacji. No dobrze, czarny koniu tych zawodów. Obyś przyniósł nam szczęście. Szybciej! Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Coraz ładniejsze te widoki tu w okolicy. Klify, do których zmierzali. To co, reszta się wystraszyła? O kurczę, jak pod słońce! Ciekawe, jaki jest... To już wszyscy. Podział ról u nich. Jeżeli chodzi o możliwości walki i czy doczekamy się mocniej uzbrojonych roninów. Ale warto było tu zawitać. Nagród co nie miara. No dobra. Nie mieli szans, mój panie. No nie, no nie, nie. Jesteście wolni. Dziękuję, panie. Ronini zasługiwali na śmierć. Zabili niewinnych ludzi w gospodzie. Część rozpoznałem. Służyli klanowi Jarikawów. Zdołali przetrwać bunt. I zdradzili własnych braci. Jest nas więcej w pobliżu. Ronini zabrali Hoę, Hioę i Odę. Więc Oda żyje. Jeśli kogoś tu zabili, zabierzcie ciała i idźcie w bezpieczne miejsce. Czyli co? Czas na kolejne spotkanie. Co najlepsze, stać nas na ulepszenie katany, co warto by było w niedalekiej przyszłości zrobić. Walka ze zwykłymi przeciwnikami, jak ze zwykłymi, ale w momencie, gdy przyszłoby nam poznać jakiegoś bossa, większego przeciwnika... Gdzieś tam jest Oda. To mogłoby być ciekawie. Mam dylemat, bo cały czas bawimy się tak, jak się bawimy, a moglibyśmy zrobić to... Albo dobrze. Wpijamy. Do ataku! Podtrzymajmy dobrą passę. I ty przeciwko nam? Co z resztą ludzi? Przyznam, że to naprawdę niezwykle przyspiesza naszą przygodę, gdy nie musimy bawić się w podchody, walczyć z nimi wszystkimi, tylko wykonać naprawdę świetną prowokację.
A wiesz co, poczekaj, tyle już tu stałeś. Wykonać świetną prowokację, która kończy się jeszcze wystraszeniem pozostałych przeciwników. Panie, bardzo proszę, udaj się do tawerny. Moja żona jest ranna. Spotkałem ją. Czy ona? Konając, myślała o tobie. O nie, moja kochana żona. Pomściłem ją. Ci Roninowie już nikogo nie skrzywdzą. Dziękuję, panie. Muszę zobaczyć ją ostatni raz i się pożegnać. Szybko ten humor mu się poprawił. Ale cóż, no, odcinek pełen pożegnań. Mam nadzieję, że w takim razie kolejny będzie pełen powitań. A tymczasem dzięki za to, że jesteście i dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.